Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett. A to kolejny materiał z gry Get Even. Przenosimy się do kolejnego bloku azylu dla psychicznie chorych Lidhurst. You brought me out, Red. There's no pain. I can think this time. Red, did you see that? We've got a name and a place. Rose and a mansion. Red? Red? Are you there? Red! Wszystko zaczyna się układać w spójną całość. Szkoda tylko, że koleżanka Rose Atkins mimo wypchnięcia z okna zdążyła tyle namieszać, prawda? Prawda? W końcu Cole powiedział, że wypchnął ją z okna po tym, jak namieszała i nie chciała współpracować z dostaniem się do córki. Red! Hey! Were you watching? Who's Rose? And where is this mansion? Red! We still haven't finished our investigation into this Jasper business, Mr. Black. What do you mean, haven't finished? We've got a name, a place. Jasper's dead. We need to... I will say what we need to do, Black. You are here at my convenience, and you wear my technology. Do not fucking cross me! Nobody crosses me. Okay. Okay, fine. Then what do I do? Red, I said what do I do? Oh, never mind. Proceed. I'll just proceed, shall I? Ładnie, zawsze trzeba procedować. Także na razie pięknie sobie procedujemy. Nic strasznego się nie dzieje, no ale mówię. Wszystkie te papierki później wam pokażę. Będziecie mogli sobie każdy pojedynczy zapauzować i przeczytać. Dlaczego tutaj wisi manekin? O co chodzi z tymi manekinami, poza tym, że no jedna osoba straciła obie ręce przez minę przeciwpiechotną na wojnie. Widzę, że jest tutaj ktoś, kto jest moim wrogiem. Nie podoba mi się to osobiście. Ktoś naprawdę się bawi w nieodpowiedni sposób. He left us. Abandoned us. The puppet master left us. Brzmi to tak, jakbym to ja ich opuścił, bo nie wyzwoliłem ich. Safety, shelter, comfort. That's why we're here. That's why we're all here. To jest kolega, którego możecie kojarzyć z napadu. Bo nie zabiliśmy nikogo podczas napadu, więc możemy tak naprawdę podać mu łom i go wypuścić. I za to też jest osiągnięcie, jakbyście byli ciekawi. Red's done a number on you too. Here, take this. Go. Praise you, my Caesar. This world is yours. It always was. Świat należy do mnie, no trochę podejrzane to, no ale dobra. W każdym razie ocaliliśmy go, żeby przeżył do kolejnego dnia i mógł to zobaczyć na własne oczy. Kurczę, no zepsuł mi strzał w kolano niestety. Miałem to trochę bardziej zaplanowane. No cóż, no skończył dlatego, że był niebezpieczny. Okej, on jest martwy, bo jest chłodny. Mimo wszystko można wchodzić w jakieś dziwne kolizje z tym ciałem.
I teraz, jeśli dobrze pamiętam, jeśli się zrobi odpowiednie rzeczy w tym konkretnym miejscu, to można mieć nieprzyjemność i starcie z manekinami, które są tylko i wyłącznie wytworem naszej wyobraźni. Tylko nie wiem, czy to zależy od tego, że wypuszczamy psycholi, czy nie, ale w każdym razie, jeśli wyjdziemy na zewnątrz i się odwrócimy i zobaczymy manekina i do niego wrócimy. Dokładnie. Red, how are you doing this? I'm not Mr. Black. You are. An imprecision of the technology. Sometimes. What the fuck? How is that even possible? Teraz mamy fragment ze strzelaniem się z manekinami. Musimy przetrwać ten epizod psychozy. Uważam to za uatrakcyjnienie, bo normalnie byśmy tutaj przeszli i by się nic nie działo. A nie mamy corner guna. Więc walka z manekinami będzie o wiele trudniejsza. Dobra, na razie etap psychozy póki co wychodzi mi całkiem ładnie. Został tylko jeden manekin. Chowaj się. Nie chcemy stracić połączenia, tylko i wyłącznie dlatego, że postanowiłeś spojrzeć się na manekina i wywołało to dziwne skojarzenia z władcą marionetek. Bo przecież nikt normalny nie założyłby na marionetkę Savanta, prawda? Nikt normalny by tego nie zrobił. Prawda? W każdym razie przeżyliśmy to za pierwszym razem. Apologies, Mr. Black. The Pandora can be temperamental. I assure you that all anomalies have now been dealt with from my end. For now. I'm getting tired of temperamental. We are dealing with a prototype, Mr. Black. View it as fascinating, not tiring. Yeah, easy for you to say. You're not the one getting shot. No i zobaczcie, pacjent 2.19 na terapii sztuki narysował kolegę Blacka, Ramseya, Grace, Jaspera i Rose. Grace to jest koleżanka z bombą po środku. No, Robert Ramsey jest na tyle charakterystyczny po lewej, że nie trzeba go tłumaczyć. Dobrze zbudowany mężczyzna, po prawej no to jest Cole Black. No i teraz pytanie, czy Rose Atkins to jest ta piękna pani po lewej, a Jasper Prado to ten pan po prawej? No, chyba tak. Dziwne. Pytanie, kto jest tym pacjentem? Pacjent 2.19, tak? To ciekawe, czy mamy być może jakiś wpis tutaj na temat tego, kto jest pacjentem 2.19? No nie mamy, kurczę, gdybyśmy tylko mogli się zastanowić, kto mógłby być tym pacjentem 2.19. No może to pan nauczyciel, ale nie, bo tam było wpisane John Keating, kurde no. Szczurek. Przebieg, już go nie znajdziemy. Pokaz marionetek. No kurczę, ta gra coś stara się sugerować. No byśmy byli o krok od zrozumienia tego, kto jest właśnie władcą marionetek. To, że zawsze czegoś brakuje. Obraz namalowany krwią. DNA found. One matching profile. Patient 219. Powiem tak, zostawię wam te rzeczy do namysłu. Nie chcę wam, wiadomo, narzucać jakiejś gotowej odpowiedzi, bo sądzę, że osoby oglądające tę serię są w stanie samodzielnie myśleć, nie trzeba im podawać rozwiązań na tacy. Nauczyciel pan Keating. Do I look like a fucking plumber? Open the door. Right here, I... He must have been
I za to też jest osiągnięcie właśnie, żeby pomóc mu zrobić sobie herbatkę, więc zobaczmy. Nie ma problemu, prawda? Powinniśmy w ogóle przyjrzeć się. Nie ma tutaj nikogo. Wszystko wskazuje na to, że jest bezpiecznie. Aż dziwne. Bo normalnie jakbyśmy szli w drodze kultystów, to prawdopodobnie mielibyśmy nieprzyjemności. Ten zawór kompletnie nic nie robi. Dobra. Także ciepła woda sobie radośnie płynie. Tu można zrobić zdjęcie. DNA found. One matching profile. Lenore Ramsey. No taki fotel jak gdyby do rodzenia. Miejsce na nogi. Wszystko ma sens. Lenore Ramsey urodziła Grace. Tylko dlaczego widzimy takie rzeczy? Żeby kolejne przeciekające jakieś wspomnienia od kolegi Roberta nam się tutaj pojawiały? Wszystko na to wskazuje w gruncie rzeczy. Temat połączenia serwerów. To jest coś bardziej dla mnie. No i zaczyna się impreza. I tutaj możecie dostać kolejne osiągnięcie za zrobienie jednej prostej rzeczy, która pokazuje, że macie trudne relacje, bo nie możecie przejść dalej, no niestety coś się dzieje złego. A tam, na końcu korytarza, będzie ktoś na was czekał. Zrobienie tak prostej akcji daje nam osiągnięcie. I nie żartuję, serio to jest osiągnięcie. To nie jest tak, że ja po prostu mam jakieś trigger fingers. No cóż, no, przynoszenie dziecka na świat nie jest takie proste, panie Master of Science, Robercie Ramsey. Torcik, no wszystko ładnie, no kurczę, szczęśliwa rodzinka, w końcu. O nie, dziecko się znowu obudziło. I've got a PhD in neuroscience. I think I can manage it. No dobra, no to skoro jest taki mądry. Hi, mom. Lenore and I were wondering if you wanted. What? It's me, your son. Calm down, mom. It's fine. Everything's fine. Yes, that's right. Are you okay? No, it's fine. Oh, look, she's trying to talk to you. Adult brains, I understand. But this is just incessant, incoherent garbling. What on earth is she doing? A jak to dziecko, no gaworzy, taki mądry człowiek, a nie jest w stanie zrozumieć jednej prostej rzeczy. I teraz się zaczyna cały mechanizm, zrozumienie tego wszystkiego. Muzyka jest naprawdę przecudna. Więc pozwólcie, że rozwiniemy parę wątków i rozwijemy parę wątpliwości. I czy John Garrett coś powiedział wcześniej dobrze? Wydaje mi się, że mógł. So the doctor said that mom can't distinguish between the past and the present. It's all jumbled together somehow. How can a person forget so much? Why can't they help her remember?
Tak jak już wspominałem, ta technologia miałaby naprawdę świetną przyszłość, jeśli chodziłoby o pomaganie takim osobom. What I wouldn't give for one second alone with my thoughts. One goddamn second. No dobra, to chyba trzeba ruszyć ten mechanizm i kolejne wspomnienia zwiedzać. I tak. One moment she wanted to know why I wasn't in school. The next she was crying and complaining about her son, who never comes to visit. You were there every day. Whether she remembered or not, you were there for her. How can a person just forget? I should have helped her remember somehow. I should have found a way. No, pracujesz nad taką technologią. Ale to jest naprawdę osobista tragedia tego człowieka. To nie jest tak, że on miał po prostu jakąś manię i chciał być super, nie wiadomo jaki. He's worried about your gran, my love. He's just worried, that's all. No jeśli demencja robi takie rzeczy z człowiekiem, no to trudno, żeby miał nie być smutny. Ale Lenore wydaje mi się, że w dłuższej mierze nie wykazała się zrozumieniem. Pomijając już sam fakt, że Robert Ramsey dopuścił się, bądź próbował się dopuścić zdrady, bo no nie jest bezpośrednio powiedziane, że robili ze sobą jakieś ciekawe rzeczy. I really don't see why you hired this one. She doesn't ever seem to know where you are. She won't put you on the phone. She's a good assistant, Lenore. Huge potential. Give her time. I'm sure you'll want her. Just keep an eye on her, will you? I don't. No, tu miała rację Lenore. Bo straszna manipulantka miała zły wpływ na Roberta. No, ale jeśli chodzi o sam przełomowy pomysł z technologią. Oh shit. I'm just. Can you help her tonight? Do you mind? Fine. I've got this presentation first thing in the morning. I really feel like I'm on the verge of something here. This would mean so much for us, for the family. You understand, don't you? No cóż, w ich relacjach się psuło. Był za mało dla rodziny, a za dużo dla pracy. Oby tylko ta technologia nie popchnęła go do czegoś głupiego. Znaczy właściwie to już. God knows, my love. Maybe we should ask Rose Atkins when he'll be home. Maybe she'll even set up an appointment for us. You don't like her. I don't trust her. You don't trust her? You don't trust dad. No cóż. Zbyt wiele problemów w jednej rodzinie. A jakby ktoś był ciekawy, co się stanie, jak zeskoczymy. Nic się nie stanie. You have Greg. Because of that, you have Lenore. But you also have me. And I'm not going anywhere. It won't be long before Grace is old enough to leave home. Until then, there's you and me and the work. For now, that's all that matters. I love you. Właśnie przez takie teksty, przez takie zachowanie, sądzę, że złe zakończenie jest tym dobrym, nie ukrywając. Ale jeszcze na razie nie będę spoilował, czym jest złe zakończenie, czym jest dobre, bo tutaj jest. No, bardzo cienka granica między tym, co uważamy za złe, a co za dobre, bo w złym zakończeniu jest trochę dobra. Mimo tego, jak negatywnie to może wpłynąć na konsekwencje różnych czynów i osób. To są twoje wspomnienia, Robercik. Time to make sense of this mansion Rose's text referred to. I believe she meant Bertarelli Hall. Ring any bells? Should it? The Pandora will let us know either way. I've left a photo out especially. Focus on it and let's see what happens. To dobry żart, bo nie ma tu zdjęcia, więc wychodzimy od razu. I powinniśmy móc przejść dalej w prawo. A nie, dobra, okej. Okay. Teraz już się ogarnęło? Tak, ogarnęło się, bo tutaj trzeba zrobić naprawdę śmieszną sekwencję paru rzeczy i można robić tak, że część rzeczy będzie się pojawiało, część będzie znikała, zależnie jak pójdziemy. Dokładnie. Ciekawe to jest, nie? Ale w każdym razie jesteśmy cały czas
W azylu Lidhurst dla umysłowo chorych, jak mniemam. No i znowu oczywiście zostaliśmy zamknięci, to przed chwilą tu było, teraz tego nie ma. Nie, proszę cię, Robert, nie każ mi tam wracać. Także została nam już tak naprawdę ostatnia możliwa rzecz. Ostatnia część, impreza w azylu Lidhurst, the party. A później rzecz jasna, chronologicznie przejdę się po każdej mapie na szybko, wtedy już będę w pełni agresywny i pokażę wam wspomnienia, ukryte, wyparte. Why is that, Mr. Black? He just saw, because I pushed her. Same question, and why was that, Mr. Black? It's obvious, you were watching. I was trying to save Grace, Rose was trying to stop me. So I killed her. You saw? I saw nothing of the kind, Mr. Black. I only saw distortion, fragmentation, allusions to a truth that I believe neither of us witnessed. If there was any distortion, it's from this piece of shit tin can I'm wearing. I'm telling you, I was trying to save Grace. No cóż, no to skoro tak było, to trzeba tylko dożyć do swoich słów i oczekiwań i to udowodnić. To chyba nie jest aż takie trudne. Believe you, Mr. Black. You obviously knew that Grace had been taken and were doing everything in your power to stop it. The only question is, how did you know? When I hadn't even received the ransom demand. Does it matter? I tried to stop it. Yes, you've been more than cooperative. But I'm afraid it does matter. Especially now that Rose Atkins is... Czemu mówisz martwa w cudzysłowie? But there is Howard. It was all his idea. She said so herself. Semantics, Mr. Black, a splitting of hairs. But we will find out. We are so close. For the final time. Proceed. Proceed, Placid. Do więcej. Jeśli będziemy podejmować właśnie złe wybory, będziemy mieli to śledztwo w nosie i tak dalej, to tutaj zacznie się taka niemiła sytuacja, gdzie będziemy się przekrzykiwać, że ja ci nie wierzę, Black, jesteś cfelem, coś ukrywasz, w ogóle nie chcesz współpracować, a ja ci mówię przecież, że ja pomagam, ty mam to w dupie, zdejmij mi tę puchę z głowy, tego typu rzeczy, takie... Nie, że okej, ja chciałem rzeczywiście ci pomóc, straciłem wspomnienia, zależy mi na wyjaśnieniu tej sprawy, zależy mi na tym, żeby rzeczywiście ocalić Grace. No jak wyszło, no to każdy widział, tak? Eksplozja. Impreza. No ale cóż mogę rzec? Chcieliśmy pomóc. Jakkolwiek by to źle nie wyglądało, jakkolwiek byśmy nie dali dupy za Biedronką. Teraz w końcu możemy przejrzeć wszystkie te wspomnienia, które chciałem wam pokazać wcześniej. Musieliśmy ocalić dziewczynę. Nazywamy się Cole Black, ale nie mamy swoich wspomnień przez uszkodzenia spowodowane bombą. Bomba, mieliśmy ją uratować, obudziliśmy się w tym szpitalu psychiatrycznym w Lidhurst, ale nie wiemy jak się tu dostaliśmy. Czeka mnie zabieg od naszego kochanego doktora Roberta Ramseya, pseudonim Red. Z jakiegoś powodu przeskoczyło mi bardzo mocno w przód. Paul Black, no to był wojskowym i płatnym zabójcą, najemnikiem. Możesz przestać mi to przesuwać? Pracowaliśmy dla Roberta Ramseya z konkurencji. Konkurencja dostała po dupie, ADS się rozpadł. Roger Howard już go znał, Robert wygrał. W zrujnowanym magazynie doszło do morderstwa. Oczywiście zginął tam kolega Jasper Prado. Próbowaliśmy się do niego dostać, z jakiegoś powodu no się spóźniliśmy. Ale wiedzieliśmy, że współpracował z Rose, później ona nas na tym cmentarzu wystawiła. Dzięki temu urządzeniu Savantowi na swojej głowie, no, może grzebać nam te wspomnienia. No, inni pacjenci, no, nie są stabilni, mają też niezłe odpały przez tego Savanta. Być może przez to, co im Robert pokazuje. I te przedziwne sny, no, to są wspomnienia Roberta Ramseya, to już wiemy. Odwiedziliśmy oczywiście ich kryjówkę i staraliśmy się wyjaśnić, o co chodziło. Rose była zdrajczynią. Roger Howard miał być za to odpowiedzialny. I właśnie te sny były wspomnieniami Ramseya. I zostaliśmy porwani, nie było żadnej terapii.
Tylko chodzi o to, żeby dowiedzieć się, o co chodzi. Bo to nie jest terapia, to jest po prostu śledztwo. On nie próbował mi w jakikolwiek sposób pomóc. Zaczyna The Party. Teraz ktoś wisi w klatce. Dzięki za amunicję. To jest dobre pytanie, ponieważ jest ich sporo. To jest jedna z takich rzeczy, które mogą was przestraszyć, to co będzie tu miało miejsce. I teraz można się zastanowić. Być może to nie jest farba, a krew. Dlaczego niektórzy pacjenci nie przeżywali tej swojej terapii? No, gdybyśmy tylko mogli połączyć te kropki. Dlaczego pacjenci byli uzdrowieni, wyciągając swoje demony na płótno? Nie wiem, lecz się domyślam. Okej. Jak nie chcesz przyjęcia, no to ja cię tam nie będę zaciągał na siłę. Nie ma problemu, młody. Możesz przeżyć. Można go rzecz jasna sprowokować, można go zastrzelić. Tylko pytanie, po co? Skoro on nie chce brać w tym udziału, ja mu się w sumie nie dziwię. Znowu halotan czuję. Tylko po co tutaj halotan? I teraz uwaga. Sztuczka dla naprawdę rozważnych osób. Little black cat. What should I say? White rabbit? Ah, you're so very late. But welcome to the party. The entertainment is about to begin. Entertainment. Yes! Yes! The puppet show for the puppet master! Can't you see? Everyone's playing their part! Playing dead! Ooh. What are these? I just don't fucking know anymore. Don't know? Enjoy! It's all for you! It always was! People are puppets, and puppets are people! Take a drink! Join us! A loving cup! A loving cup! Trochę ci ręka uciekła, koleżko. Ale ogólnie rzecz biorąc, tak, to była pułapka. I dzięki wbudowanemu termalnemu sensorowi byśmy byli w stanie rozróżnić, czy to już jest trup po prostu umodelowany z marionetką, czy któryś z nich rzeczywiście był człowiekiem, który był żywy i tylko czekał, żeby tę pułapkę tutaj odpalić. Bo oczywiście no tu jest trucizna, wypicie niej, no to trochę śmierć. A próba jakakolwiek przejścia dalej odpalała pułapkę i no... Znaczy inaczej, wtedy ten gościu się orientował, odpalał pułapkę i mieliśmy bardzo niemiłą sekwencję, a za to też jest osiągnięcie, za to, że właśnie te takie kocie oczy, że byliśmy w stanie rozróżnić, kto jest prawdziwy, a kto nie, no bo świeczuszki też oddają ciepło, no ma to sens. Cyjanek i formaldehyd. Umierasz. I za niedługo spotkamy się z naszym przyjacielem, kapelusznikiem. Tak jak powiedziałem, nasze wybory mają znaczenie i póki co żyje. Tylko czy teraz będziemy chcieli przytrzymać go przy życiu?
Dobra, na całe szczęście koleżka się zbagował. A nie, on może po prostu chciał uciec, ale to dobrze. Właściwie byście tutaj próbowali coś zrobić, to z tego co wiem jest szansa na to, że na przykład ten manekin stanie się człowiekiem i będzie chciał na was zapolować. Panie nauczycielu, czy wszystko git? Chciałbyś uciec stąd, prawda? Bo się zastanawiam, czy będzie chciał mnie uderzyć kijem, ale chyba udało się go oszczędzić w gruncie rzeczy, tak. Tak. No dobra, jak dla mnie spoko. Bo normalnie wystarczy... Rozrywimy jego sznurki, czyli to ja jestem Puppet Masterem, wszystko jasne. No jak się tutaj przyjrzycie, no to prawdopodobnie nasz kolega złomem się wydostał, który został przez nas oszczędzony. How many more? This is senseless. You are close, Mr. Black. Just a little further. No skoro tak. Najważniejsze, że kapelusznik John Keating przeżył. Oszczędziliśmy go, a to dowodzi tego, że jesteśmy w sumie w stanie odpuścić jakieś takie niesnaski. Mimo to, że na początku no trochę nam pomógł po drodze, bo nas przepuścił dalej tam, gdzie chcieliśmy iść. I teraz proszę skupcie się na jednym bardzo ważnym elemencie. Wszystko ucichło. Jest w końcu spokój. I finałowy dowód tego śledztwa. Te marionetki raczej mają przedstawiać kogoś, a nie być po prostu marionetkami dla bycia marionetek. Mamy sobie marionetkę, która siedzi sobie na krześle. Mamy krew i dziurę w ścianie. DNA found. One matching profile. Robert Ramsey. Zapamiętajcie tylko ten jeden fragment. Martwa marionetka. Jeden strzał. Robert Ramsey. Bo część osób później w ogóle do tego nie wraca i nie zwróci nawet uwagi na to. No i tutaj już na całe szczęście nie zobaczymy. Czy wy chcecie mi coś pokazać? This is you. You fucking bastard. Let me out of here now. This has gone on long enough. Calm down, Mr. Black. That glass is bulletproof, shatterproof and soundproof. Your words cannot reach me and your bullets cannot harm me. Now, move on. We are so very close to the truth. One more time, Mr. Black. You know the protocol. You've been more than accommodating. Now, show me Howard. And after that, you'll let me go. Yes, Mr. Black, I told you already. We are close to ending this. You need to trust me. Fine. Let's bring this home. No to wyciągnijmy to do domu. I to są wszystkie wspomnienia, które udało nam się zdobyć jako szanowny pan detektyw. Teraz zrobimy małą pauzę. Ja na szybko, albo w sumie może później. Później może mieć to więcej sensu, żeby sobie nie spieprzyć zakończenia, bo teraz rzeczywiście przyszedłem jak prawdziwy pacyfista. A po drodze do tych wspomnień będę w stanie też dostać się w taki agresywny sposób, piw paw, żeby też sobie zepsuć to zakończenie i pokazać wam w sumie dwa. Także z tego miejsca na moment może zrobię pauzę i zobaczę, czy uda się striggerować to, co normalnie by się działo przy przechodzeniu tej gry, tak powiedzmy chronologicznie, że później byśmy dostali właśnie tą naszą ostatnią misję, jaką była oferta. Pozostało mi się ratować niestandardowymi metodami, ponieważ z tego co widzę, w momencie ukończenia gry musiałbym ją przejść całkowicie od zera. A to trochę zajęło czasu, a próbowałem z edytowaniem save'ów i skończyłem w momencie, kiedy jestem softlockowany i nawet nie mogę wejść z powrotem do azylu Lidhurst.
Więc to się dzieje w momencie, kiedy rozmawiacie z Rogerem Howardem i mu odmawiacie współpracy. I chwilę potem jest właśnie puszczana taka scenka i na moment jeszcze wrócimy właśnie do azylu. A uważam, że ten fragment jest tak ważny dla fabuły, że po prostu nie mogę go sobie pominąć i później wrócić do opisu. Taka prawda, że mistrzem właśnie marionetek był Cole Black. I ci ludzie są tutaj uwięzieni tylko i wyłącznie przez niego, bo są w jego wyobraźni. Naprawdę mówię, to robi taki klimat. I w końcu można się dostać do osoby, która siedzi sobie przed komputerkiem. Tylko, jak się spodziewacie, to nie jest to, czego oczekiwaliście. What the fuck? Ramsay! What's going on? I'm... how to put it? Closing the asylum. How are you doing this? What is this place? To było wspomnienie jak każde inne. Nie było azylu. Azyl nie istniał. Oh, this place again. What's it all about this time? I właśnie też w tym fragmencie Robert Ramsay wyjaśni to, jak przeciekają te wspomnienia między jedną osobą a drugą. A mówię, żeby nie być gołosłownym, że to jest tylko moja growa teoria na temat Get Even, no to wolę mimo wszystko, żeby rzeczywiście zostało to ujęte w grze. Tak naprawdę po tym fragmencie, to znając życie, wrócę jeszcze na moment właśnie do wspomnień Cola Blacka i pokażę wszystkie zebrane te dowody, żebyście sobie mogli je ładnie przeczytać w języku polskim. No tutaj akurat na to za dużego wpływu nie mam, ale zrobię to, co w mojej mocy, żeby rzeczywiście to tam, wiecie, zaprezentować, żebyście mogli sobie wszystko przeczytać ładnie. Ale głównie zależy mi tylko i wyłącznie na tej cutscenkowej części, gdzie rzeczywiście zostanie wyjaśnione, jak to się stało, że w ogóle zgodziliśmy się na założenie sobie tej Pandory łamane na Savanta. Puppet Master, dokładnie tak. I ten azyl to był po prostu jeden z obrazów w domu. Po prostu jeden z obrazów. I'm afraid I haven't been quite straight with you, Black. My apologies. Right. Once and for all, what the fuck is going on, Ramsay? Where am I now? My memories, Mr. Black. Interacting with someone wearing the Pandora can sometimes create what I call synaptic bleed. Two-way traffic, if you will. A flaw in the technology. And the asylum? Oh, forgive me. The asylum was necessary. Son of a bitch. That whole thing was just some big illusion. Simulation would be the correct term.
The construct was of my own design, intended to keep your adrenaline at the optimum level for the technology to function efficiently. And the inmates? Patients are yours? The patients were nothing to do with me. I just provided the simulation. But the mind has a wonderful way of filling in the gaps. I show you a creepy old asylum, your mind populates it with lunatics. Likely just half-remembered characters from your life. Sometimes even films and books. Predictable, perhaps, but not unexpected. Przesrane, nie? Me. This whole thing was a lie. Do you want to talk about lies, Mr. Black? Whose lies and tricks would you rather discuss? Mine or yours? I don't know what you mean. You know exactly what I mean. Czyli nie było żadnych lunatyków ostatecznie. Wszystko tak naprawdę to było wytworem wyobraźni Cola Blacka. Nie było żywych manekinów, z którymi się strzelał. This is Grace's room. You remember her, Black? The girl you tried to save. My daughter. Of course! Then why were you there? You were my employee, Black. My head of security. You knew my daughter had been taken and you said nothing. I don't remember! I don't believe you. What about Lenore, my wife? What about her, Black? I don't know what you want me to say! She left me, Black. She blamed all this on me, and it wasn't my fault. I refuse to accept responsibility for the actions of some terrorist. Tell me what you know. All I know of her is what I've seen here, in your memories. I'm sorry, I can't help you. What about this man, Black? You remember him? I remember you, Ramsay. And I am sorry for what you've been through. But I tried to help. I just didn't get there soon enough. Please, let me go. Is that what you want, Black? To be let go? Of course. We had a deal. Let you go? Happy to, of course. But let me ask you this. Are there any circumstances under which you would not wish to be let go? What the fuck are you talking about? Welcome to my office, Mr. Black. Have a look around. I'm sure you'll be able to make sense of everything. Biuro jak każde inne, zlokalizowane w piwnicy. Serwery, masa sprzętu, żeby to wszystko jakoś działało i śmigało. Tylko w takim wypadku, gdzie jesteśmy my, bo to urządzenie musi się kontaktować z naszymi wspomnieniami, z naszą głową. Więc o ile przy biurku siedzi nasz kolega Robert Ramsay, to my znajdujemy się dokładnie tutaj. W maszynie podtrzymującej życie. This is me. More of your scare tactics, Ramsay. But it won't fucking work. Not anymore. You say you don't remember anything else. That you've told me everything. I have. I swear. Then perhaps it is time to let you go. Goodbye, Mr. Black. Wait! Thanks for the memory. It's still out! Robert! Don't do this! I'm sorry! I'm sorry for everything! Wake me up! Please! Just wake me up! I tak naprawdę właśnie od tego, co zrobiliśmy, zależy, co się tak naprawdę z Colem Blackiem stanie. Ale to na całe szczęście będę wam w stanie pokazać, jakie wybory tak naprawdę podjąłem. I w gruncie rzeczy później mamy właśnie przetwarzanie wszystkich naszych danych. Wszystko, co zrobiliśmy, każda tutaj mała rzecz zostanie wymieniona, która mogła być. I tak samo jak ja zrobiłem, no Samson został w celi, powiesił się, ale mówię, on był przywódcą kultu, był psycholem, więc no cóż. Nie można takim ludziom niestety ufać. I tak samo, rury zostały zrobione, zalało ich biuro, nie było piwpafów, więc no naturalnie. Kolega Boyce został oszczędzony, trafił do wyimaginowanego więzienia.
przez cały budynek trzeba było się przekraść. No i tak jak wspominałem, no po prostu masa tutaj tych wszystkich rzeczy zostanie wymieniona. Bo można wypuścić psychopatów i wtedy oni będą robili spustoszenie, zabijali wszystko, co się rusza. Tak samo tutaj, tego gościa też można było zastrzelić, Kaufmana, ale można też było po prostu zniszczyć radio. I tak samo, można było pomijać te wszystkie wspomnienia, utrudnić śledztwo Ramseyowi, nie pomagać mu w niczym. Ale dla lepszego odtworzenia danych dla osoby to recenzującej chyba najlepiej jest po prostu pomóc. Tak samo jak u mnie też nie było strzelania tutaj do wszystkiego, co się rusza. No tutaj jedyna różnica, że on nie został wsparty i się nie wydostał z azylu. Ja mu tylko rzuciłem łom. No i właśnie ten glitch z Pandorą, właśnie wykryty, że spojrzałeś się na manekiny, manekiny postanowiły się zrobić agresywno i z tobą strzelać. No u mnie akurat na całe szczęście nie było tutaj problemu z konfliktem i strzelaniem się. Także dosłownie minimalnie. No a przejście przez cmentarz to jest... Powodzenia każdemu życzę, żeby naprawdę tak cierpliwie i łagodnie do tego podchodzili. No i analogicznie, też się przekradłem przez mokradła, żeby się spotkać z kolegą Howardem. Nie było tutaj żadnego pif-pafowania specjalnie, żeby tylko i wyłącznie pozabijać wszystko, co się rusza. No i tak jak u mnie, wszystkie możliwe dowody zostały zebrane. Także przyszłość jest teraz. Wszystkie potrzebne dane tak naprawdę, z których Robert Ramsey może skorzystać, no to zostają mi przekazane. Miejmy nadzieję, że w oparciu o to wyciągnie jakieś sensowne wnioski i nie zrobi nic głupiego. Tak jak na początku gry było mówione, że rzeczy, które przedstawi wam Pandora, nie mogły zostać wykorzystane przeciwko nam w sądzie, w żaden sposób użyte jako dowód. No i teraz tak naprawdę, no to w sumie już wszystko i przenosimy się do drugiej kampanii. Audit phase complete. Cerebral link, patient number black 001. Pandora unit terminal disconnect. Would you like to commence archive data review, Dr. Ramsey? Yes. Switch to Savant unit playback. Begin the review. Oh, and Hope, could you also fire up the coffee machine? Doctor, prior to review, my medical recommendation would be the implementation of a minimum 4-hour rest period. Further caffeine intake will only delay fatigue, not arrest it. Then make it a double shot. 3 sugars. I also need a baseline memory to carry out the review. Which was the most stable from those recorded? That would be... this. Cached on initial Pandora system startup of patient Black 001. Good. Then let us explore a complete memory before we review the broken. Proceed with interactive playback. No i tutaj będziemy mieli nasze dochodzenia, które będziemy robić jako kolega Ramsey, ale najpierw mimo wszystko pokażmy to, co jest najważniejsze, czyli zebrane wszystkie dowody. Niestety te, które również wskazują na to, że no Cole Black no miał jednak troszkę za uszami i że jednak jakiś jego wpływ tutaj był, skoro w tym wszystkim brał udział i rzeczywiście pojawił się na miejscu bez informacji o tym, żeby się pojawić na miejscu. Także no... Czy słusznie Ramsey był wkurzony i słusznie podszedł do tego, że jest już niepotrzebny i odłączył go od modułu przeglądania pamięci, jaką jest Pandora? No to tak, no nie wiem w sumie. Szkoda tylko, że no...
nawet jeśli mu pomogliśmy, no to nie postanowił nas wypuścić, tylko nas na razie uśpił jak komputer. A to przepraszam, to jak jest trójka, to może zrobimy to chronologicznie wtedy. No najpierw wszystkie te zdjęcia i tak dalej pokażę. Kolega Cole Black jest dobrym detektywem, jeśli o to chodzi. Zebrał wszystko, przysłużył się sprawie. Szkoda tylko, no, łóżko porodowe z DNA Lenore Ramsey. Tak jak powiedziałem, wszystkie rzeczy tutaj mają sens. I najgorsze było po prostu to synaptyczne przeciekanie tych wspomnień. Od niego do Cole'a, bo sporo to namieszało tak naprawdę. Cyjanek i formaldehyd. Trzeba było to wziąć, to by człowiek chociaż wyszedł stamtąd w jakiś sposób. W sumie ciekawe, czy Ramsey przewidział, co by się stało. Jeszcze tylko chcę się upewnić na jednej z tych notatek, to było to. Tak, pacjent 219 to jest Cole Black. No, któż by się spodziewał? I wszystko wyszło na to, że to on jest właśnie Puppet Masterem. No nie wierzę. Znając życie, każdy już się dał radę domyślić. Ale na wypadek, gdyby to była jakaś straszna niewiadoma i z jakiegoś powodu, dlaczego to zostało poukrywane. Dobra, to lecimy z głosówkami. Why did you do that? What? Why did you paint your prosthetic leg black? Depressing. No, it's not. Yes, it is. And I was hoping you're cured. I am cured. Your leg was sick, remember? That's why I had to cut it off. I know you loved it, but sometimes we have to let go of the things we love the most. Hmm? How's the other leg? She's fine. Bit sad, maybe. Her sister was amputated. They were twins. Hmm, I see. So maybe they should be together. All right, I'll think about it. Chory gościu ten Benway, nie? Po prostu amputować ludziom kolejne części ciała i leczyć ich w ten sposób. I really don't understand exactly what I've created here. It seems as though the human brain cannot occupy any simulated environment alone. In much the same way we're unable to sleep without dreaming. It seems the brain populates these areas somehow, typically with other humans. The nature of the populace seems to be directly related to the user's state of mind regarding the environment itself. Something to monitor. A Pandora's first true test. To uncover the truth behind what happened to Grace. I have my suspicions, but I must have missed something. Overlook details. How could I have not known about this? How could I have not seen it coming? No matter. I will examine every last memory I can find. I will fix this. Obyś miał rację, że to wszystko naprawisz. It seems as though the user of the Pandora may skew certain details if they make a conscious effort to reject the technology. Perceived resistance, order of events. Conversations, even environments, may all be distorted or even hidden. It's problematic, but the savant should be able to debug any inconsistencies in the review phase. I need to fix this. I will not accept what happened to my daughter, nor will I live with a wife who holds me responsible. I will find whoever did this, so Lenore will see the truth. So she will forgive me, and so things can go back to the way they were before all this. Z tym może być różnie, ponieważ Lenore jakaś taka skora do rozmowy nie jest. I'm sorry to inform you that a client, Jared Porter, was found dead in his cell this morning. His cellmate found out that Jared was an informer and killed him. Don't hesitate to give me a call if you require any more details of this unfortunate event. No i proszę, uwolniliście Jareda Portera tylko i wyłącznie po to, żeby został odstrzelony. Ktoś bardzo nie chciał się podzielić informacjami zebranymi.
No dobra, ale to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że te 55 minut was nie zmęczyło. A za niedługo będziemy jako już kolega Robert Ramsey analizowali wszystkie rzeczy. Dzięki i bywajcie.